W tłusty czwartek można objadać się słodkościami przeróżnej maści. Dlatego przygotowałem dla Was prawdziwą petardę. Co powiecie na deser, który z zewnątrz jest gorący, a w środku mega zimny? Nie będę trzymał Was w niepewności. Zaraz pokażę, jak zrobić smażone lody. Na początku robię gałki z lodów, które wkładam na 2 godziny do zamrażarki, po to, aby nam stwardniały. W międzyczasie przygotowuję ciasto. Do miski wsypuję mąkę i cukier puder. Następnie dosypuję suszone drożdże, proszek do pieczenia oraz sodę. Całość dokładnie mieszam. Teraz do miski dolewam ciepłe mleko, jajko, wódkę i ocet. Ponownie całość mieszam i wyrabiam ciasto. Następnie w rozwałkowane ciasto zawijam zamrożone gałki lodów i dokładnie zlepiam łączenia. Kulki wrzucam na rozgrzany olej i smażę około minutkę. Moje smażone lody podaję od razu po przygotowaniu. Wtedy w środku będą zimne, a na zewnątrz gorące i chrupiące.